Cieszę się bardzo, że mogę powiedzieć kilka zdań o czcigodnej służebnicy pańskiej Elżbiecie Sannie, bo zajmuję się jej procesem beatyfikacyjnym już od 25 lat i wiedząc, że była bardzo bliska Pallottiemu i pierwszym zwłaszcza członkom naszego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, z wielkim entuzjazmem zajmowałem się i mam nadzieję, że sprawa zbliża się ku końcowi, to znaczy ku beatyfikacji. Kto to był Elżbieta Sanna? Elżbieta Sanna urodziła się na Sardynii, w miejscowości wiejskiej, która za jej życia liczyła około 1000 osób, Codrongianos, w pobliżu, właściwie na terenie z tej samej parafii, wielkiej bazyliki, głównej bazyliki Matki Najświętszej Trójcy, Sacrario della Santissima Trinità, 15 kilometrów od Sassari, północna część Sardynii. Urodziła się w rodzinie bardzo religijnej, wielodzietnej, 7 dzieci, ale zaraz na początku zaczęły się problemy. Gdy miała 3 miesiące, zachorowała na tak zwaną ospę. Obecnie wiemy, jest to żaden problem, się szczepi, prawda, dzieci. Niestety źle leczona ta ospa spowodowała, że Elżbieta miała sparaliżowane ramiona. Nie mogła podnieść ramion, ażeby się dotknąć własnego czoła, żeby się własnoręcznie umyć. Mogła poruszać ramionami w pozycji, trzymając je w pozycji horyzontalnej, ewentualnie spuszczając, ale nie mogąc podnieść do góry. Pomimo takiego schorzenia wyszła za mąż, mając 19 lat, wychowana bardzo religijnie w rodzinie i z tego małżeństwa bardzo szczęśliwego i udanego urodziło się 7 dzieci, z tym, że 2 od razu po urodzeniu zmarło, a więc ona wychowała 5 dzieci. Niestety po 17 latach małżeństwa, szczęśliwego małżeństwa, zmarł jej mąż i była zmuszona objąć administrację gospodarstwa, całą sprawę wychowania dzieci, a równocześnie była, prawda, zawsze bardzo religijną, więc sprawy religijne w parafii. Religijną w tym sensie, że wychowanie dzieci, równocześnie była, można by powiedzieć, katechetką dla innych dziewcząt i dla kobiet w swoim terenie. Żyjąc w ten sposób, jako wdowa już złożyła ślub czystości i później w roku 1829, a ona urodziła się 1788, w 1825 rekolekcje wielkopostne głosił pewien franciszkanin, który bardzo mocno podkreślił ważność pielgrzymki do Ziemi Świętej dla rozwoju życia wewnętrznego. Parafianie bardzo się tym przejęli. Elżbieta i kilka innych osób poszło do tego ojca, pytając, co by to zrobić, żeby do Ziemi Świętej pojechać. On udzielił informacji takich, jak mógł udzielić. Ona się porozumiała ze swoim spowiednikiem. Później
poszła, widać, powiedzmy, osoba bardzo rozsądna, aż do 15 kilometrów do wikariusza generalnego diecezji, który później został, prawda, arcybiskupem Cagliari. I po tych wszystkich konsultacjach w roku 1830 zadecydowano, że pojedzie do Ziemi Świętej. Miało jechać najpierw więcej osób, ale się wycofały, z tym, że zdecydował się wobec tego ksiądz, dobrze przygotowany, doktor teologii, Giuseppe Valle, towarzyszyć Elżbiecie i po przygotowaniach i siebie, i rodziny, rok później, w 1831 roku, wyjechali okrętem w stronę Ziemi Świętej. Niestety zaczęły się komplikacje. Nie mogli dojechać do Ziemi Świętej. Dojechali do Rzymu. Elżbieta prawdopodobnie należała do tych osób, które i obecnie nie mogą podróżować okrętem, bo ta podróż czterodniowa ją tak wymęczyła, że ona dotarła do Rzymu bardzo chora. I później doszły do tego inne choroby. Przez jakieś takie, taką, powiedzmy, w sposób taki wyjątkowy poznała świętego Wincentego Palotiego, który, gdy zorientował się, jaka jest sytuacja, zajął się bardzo tą osobą. Był przede wszystkim jej kierownikiem duchowym, był 18 lat do swojej śmierci, ale równocześnie zbadał sytuację tę życiową. Napisał do brata w Codrondianos, który był księdzem, wikariuszem w tej parafii i któremu Elżbieta zostawiła na czas swojej nieobecności, krótkiej nieobecności, pielgrzymki, bo to wyraźnie była pielgrzymka z motywów religijnych, ażeby pogłębić swoją religijność, poznać miejsca święte i później lepiej oddziaływać wychowawczo i na dzieci, i na innych. Palotti napisał do brata, który się zajmował rodziną, obok matki, która Elżbiety, która miała 65 lat wtedy i właśnie była też taką opiekunką rodziny, a dzieci już nie były, powiedzmy, maleńkie, bo najstarszy miał 22, 20, 16, 14 i 9 lat, ten jeden najmłodszy był pewnym problemem. I Palotti, zapoznawszy się z sytuacją tutaj w Sardynii, skierował Elżbietę do bardzo znanych lekarzy, ażeby wybadali, jak wygląda ta sytuacja obiektywnie. Lekarze, to właściwie dopiero myśmy teraz już tak pod koniec XX wieku znaleźli dwa ogromnie ważne zaświadczenia, stwierdzili, że jest stan zdrowia taki, że udając się z powrotem na Sardynię okrętem, ryzykuje śmierć w czasie podróży. Ej, ty tam. Co tu robisz? Uciekaj stąd. Kościół jest zamknięty. Przepraszam, ojcze. Chciałam tylko przystąpić do spowiedzi. Dzisiaj to niemożliwe. Nie widzi pani? Kościół jest zamknięty. Widzi, ojciec, co za ludzie tutaj przychodzą. Co mogę dla pani zrobić, signora? Chciałabym tylko pomodlić się do Matki Boskiej i wyspowiadać się.
Jestem ojciec Palotti, nowy proboszcz tutejszej parafii. Z radością wysłucham teraz pani spowiedzi. Och, ojcze. Don Giovanni, będę głęboko wdzięczny, jeśli ojciec otworzy teraz kościół i wywiesi notatkę, że jestem codziennie gotowy do słuchania spowiedzi. Tak, ojcze, natychmiast. Jak się pani nazywa, signora? Elisabetta Sana, pochodzę z Sardynii. A pani rodzina? W dzieciństwie zostałam oszpecona przez ospę. Nigdy nie chciałam mieć męża ani dzieci, lecz tylko służyć Bogu. A więc teraz jest pani samotna. Tak. Gdy miałam 19 lat, rodzice zmusili mnie do zamążpójścia. To był dobry człowiek. Poszedł już do nieba. Mam 5 dzieci, ale one wszystkie są na Sardynii. Pojechałam na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, ale statek rozbił się. Nie mam żadnych dokumentów, więc nie mogę opuścić Rzymu. Nie mam ani pieniędzy, ani rodziny. Teraz chciałabym tylko służyć Bogu, tylko Jemu. A więc będziesz mu służyć. Będzie pani miała nową rodzinę, rodzinę apostołów razem służących Bogu. Tak, ale ja nie umiem ani czytać, ani pisać. Niech mi pani powie, co pani umie. Umiem żebrać, trochę szyć i modlić się. Więc czyń to dla Niego. To Jego apostolstwo. Ja nie mogę apostołować. To robią księża, tacy jak ojciec. Och, apostołować może każdy. Elżbieto, mam wizję. Wizję wszystkich ludzi świeckich, takich jak pani, wykonujących pracę księży. Razem. I użyję pani pomocy w realizacji tej wizji. Ojcze Palotti, to zaszczyt pomagać ojcu. Uczynię wszystko, co tylko będę mogła. Wystarczy mi powiedzieć. Wobec tego Palotti, znając sytuację, powiedział wyraźnie, ryzykując śmierć w czasie drogi, lepiej pozostać tu i robić to dobro, które można, prawda, wykonywać, służąc innym i wielbiąc Pana Boga. I ona została, płakała, bardzo cierpiała z tego powodu, że nie może wrócić do rodziny. Ten ksiądz, który z nią przyjechał, wrócił. Ona została, mieszkała na terenie obecnego Watykanu, tam gdzie mieszkali świeccy. Ja jestem mniej więcej, jak jest sala audiencji Pawła VI. I pomagała Palotiemu. Pomagała Palotiemu przede wszystkim modlitwą, swoimi cierpieniami, różnymi ofiarami, które otrzymywała. Pomagała chorym, opiekując się w sposób szczególny chorymi w szpitalu dla nieuleczalnie chorych, w domach prywatnych i doradzając, miała jakiś dar rozpoznania sytuacji, doradzając, prawda, różnym ludziom, którzy do niej przychodzili, a przychodzili różni. I bardzo, prawda, prości ludzie i wykształceni, i biskupi, i kardynałowie, kardynał Solia między innymi, który później nawet jej właściwie tak opłacał coś w rodzaju pensji, mówił, że w chwilach jakichś takich niepewności osobistych zwracał się do niej poradę, prosząc, co ona by zrobiła na jego miejscu. I w ten sposób, prawda, tutaj pomagała Palotiemu przy organizacji Epifanii, tej oktawy Epifanii, to znaczy
opowiadając ludziom, chodząc do konkretnych rodzin, zapraszając, modląc się i oczywiście uczestnicząc zawsze w tej epifanii. Także jest to wyraźne takie przekonanie, że od początku zakładania Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w 1835 roku Elżbieta należała do Zjednoczenia, przyjęta bezpośrednio przez świętego Wincentego Pallottiego. Później po śmierci Pallottiego, bo ciekawe, ona była o 7 lat starsza od Pallottiego, ale dłużej o 7 lat też żyła. Po śmierci Pallottiego mówią, prawda, pierwsi przełożeni generalni, którzy bardzo się, prawda, nią interesowali, że wtedy mistrz nowicjatu, gdy miał jakieś trudności z nowicjuszami, to od czasu do czasu wysyłał na rozmowy do Elżbiety, ażeby ona ewentualnie pomogła jakoś ustawić osobowościowo danego, prawda, kandydata do kapłaństwa. Pallotti sam bardzo ją cenił. Przytoczę jeden fakt, że gdy wchodząc w bazylice świętego Matki Bożej Większej do kościoła upadła, złamała rękę, jednak poszła najpierw tam się pomodlić, później zabrano ją do szpitala. Pallotti nie mógł tego samego dnia jej odwiedzić, ale wysłał inną panią, żeby się zorientowała, jak wygląda sprawa, żeby zapewnić o modlitwie i powiedzieć, że jutro odwiedzi ją osobiście. W liście do Giuseppe Valle kiedyś napisał, że postępuje w cnotach według tego, jak zaplanował to dla niej Pan Bóg. Ogromnie ją cenił i jedna pani świadcząca o Elżbiecie mówi, że Pallotti w różnych też sprawach takich osobistych zwracał się poradę do Elżbiety Sanny. Żyjąc w ten sposób, zmarła 17 lutego 1857 roku. I tu zaczyna się, powiedzmy, takie to wyjątkowe zainteresowanie tą osobą, bo już 4 miesiące dokładnie po śmierci Elżbiety kardynał wikariusz Rzymu zamianował pierwszego postulatora sprawy beatyfikacyjnej, czyli 4 miesiące po śmierci, 15 czerwca 1857 roku, został rozpoczęty proces beatyfikacyjny. Tym pierwszym postulatorem był prałat z Bazyliki Matki Bożej Większej. I sprawa szła bardzo szybko, nawet właściwie szybciej od sprawy Pallottiego, bo nawet odkrycie grobu było 2 lata wcześniej, aniżeli Pallottiego w 1904, Pallottiego 1906. I sprawa zahamowała się w roku 1911, bo uznano, że wiele lat żyła na Sardynii, powinno być więcej, byli świadkowie, ale powinno być więcej świadków z Sardynii. No, wtedy nie można było latać samolotem. Sprawa do przyjazdu była dosyć trudna, więc wybrano kilka osób i te osoby były świadkami. Zatrzymano sprawę w 1911. Pallottini zajęci procesem beatyfikacyjnym Pallottiego trochę jakby zapomnieli, ale opinia świętości nie zniknęła. Ludzie interesowali się zawsze, modlili się, do mnie przychodzą od czasu do czasu i obecnie
Nawet mężczyźni z Sardynii wyciąga z portfela, prawda, pokazuje obrazek Elżbiety Sanny, mówiąc, że zawsze nosi przy sobie. Tam takie przekonanie o jej świętości było zawsze. Myśmy Pallottini przez jakiś czas się nie zajmowali, ale przyszedł taki moment bardzo znamienny. W roku 1988, kiedy ja już tu byłem, nie zajmując się oczywiście procesem, to było 200 lat od urodzenia Elżbiety Sanny. Wtedy przyjechała z Sardynii duża grupa pielgrzymów, ażeby tu modlić się przy grobie Elżbiety Sanny, przy grobie w naszym kościele Santissimo Salvatore in Monda. I tak się dziwnie złożyło, to był kwiecień, ona zmarła w lutym, ale urodziła się 23 kwietnia. Oni przyjechali z okazji rocznicy urodzin. To był kwiecień, było zimno dosyć i cały dzień padał deszcz. Że ci ludzie zostali cały dzień, 100 osób w kościele. No więc ja byłem mało jeszcze wtedy zainteresowany i mało wiedziałem. Nasz tutaj mój poprzednik, ksiądz Antoni Weber, tak jakoś zaglądał do tych ludzi i później po tym spotkaniu z tymi ludźmi na Radzie Generalnej bardzo jasno powiedział, albo powinniśmy zająć się tym procesem i pracować, żeby szedł dalej, albo należy go oddać biskupom z Sardynii, bo kiedyś się bardzo interesowali i chętnie by ten proces, prawda, wzięli. No i były różne dyskusje, to był jeszcze 88, 89 i wreszcie w roku 1990 decyzja, żebyśmy jako odpowiedzialni za, Rada Generalna odpowiedzialna za proces, żeby podjęła, bo od początku Pallottini byli odpowiedzialni, właśnie ksiądz generał Melia, drugi następca świętego Wincentego Pallottiego, i zwrócił się na prośbę Elżbiety, rozsądna kobieta, do kardynała wikariusza Rzymu, żeby mogła być pogrzebana w naszym kościele, jako że zawsze przynależała do naszej rodziny pallottińskiej. Tu spoczywa święty Wincenty Pallotti, jej kierownik duchowy. Później, prawda, to wszystko było, prawda, wymieniane i Pallottini byli ciągle odpowiedzialni za ten proces. Gdy wtedy, w 1990 roku, podjęliśmy, ja na początku nie wiedziałem, ksiądz generał zwrócił się do mnie i mówi, może byś się tym procesem zajął. Nie bardzo wiedziałem, zacząłem czytać książkę. Na początku miałem dużo wątpliwości, ale gdy zacząłem studiować tak jakoś dokładniej, powiedziałem tak, zrobię wszystko, żeby ten proces szedł dalej. I rzeczywiście prowincja włoska dała mi bardzo wspaniałego pomocnika, księdza profesora Franciszka Amoroso, który był historykiem, który był pisarzem, który napisał kilka książek o Pallottim, i on postawił mi tylko warunek. Będzie pomagał, ale mówi, ja nie chcę chodzić po żadnych archiwach, po żadnych kongregacjach. Proszę mi przynosić materiał, a ja będę pisał. I właśnie to tutaj, to jest pozycja, czyli ta książka opisująca życie i cnotę Elżbiety Sanny, ta druga, w większości napisana przez Franciszka Amoroso, księdza Franciszka Amoroso. Ja przynosiłem materiały, doradzałem, formułował jako Włoch
I ta pozycja poszła już w roku 1996, została wykończona przez 6 lat mniej więcejśmy nad tym pracowali. Zaraz oceniła ją dosyć szybko Komisja Historyków w Watykanie, pozytywnie, ale trzeba było czekać na ocenę Kongresu Teologów, a na to były przepisy, zresztą są, trzeba najpierw złożyć jakieś wydarzenie cudowne, które by mogło być uznane za cud i dopiero wtedy pójdzie do teologów i pójdzie do kardynałów. Niestety, chociaż mieliśmy wiele łask, albo brakowało materiałów, niektóre były tak piękne, ale gdzieś zagubiły się, prawda, dokumenty, wobec tego czekaliśmy aż 15 lat od 1997 roku, żeby właśnie otrzymać ten jakiś dokładny cud, który został już prawie uznany. Otóż w roku 2008 dziewczyna w Brazylii, Niterói, 31 lat, nagle, nie będę opowiadał szczegółów, ale miała też sparaliżowaną zupełnie rękę, przez 5 lat leczona, nie widzieli lekarze żadnych możliwości wyleczenia, dali już nawet jej rentę i tak dalej, i ona nagle w czasie modlitwy zaczęła rękoma, prawda, ruszać, krzyczeć, moja ręka jest zdrowa. To zawiadomili mnie współbracia z Brazylii. Zebrałem trochę materiałów, pojechałem tam, żeby się zorientować, jak sprawy wyglądają. Spotkałem się z dziewczyną, spotkałem się z biskupem, jednym, drugim, z lekarzami i zachęcony tutaj przez specjalistów też z Rzymu, zachęciłem i rozpoczęto proces, prawda, o uzdrowieniu. I ten proces zakończył się, to 2008-2009, gdzieś mnie tak poinformowano, ja byłem tam. Przez 2 lata go prowadzili. W 2011 otrzymałem całą dokumentację dotyczącą uzdrowienia. I wtedy rozpoczęliśmy proces tu dotyczący cudu. Ale trzeba było, wtedy w kongregacji mi powiedziano tak, teraz damy pozycję do Kongresu Teologów i Kongres Teologów oceniał w 2012, skoro w 2011 złożyłem materiały o uzdrowieniu, w 2012 oceniano tę oto pozycję o cnotach i życiu, postawiono troszkę pytań i myśmy później, tu są wota teologów i są później moje odpowiedzi, odpowiedzi postulacji i to uznali i wszyscy jednogłośnie dali tę opinię, że należy uznać heroiczność cnót. To był proces, powiedzmy, była decyzja o uznaniu heroiczności cnót przez teologów w roku 2012. Później to poszło, tak jak jest tutaj, do kardynałów i teologów. Znowu to tak rok potrwa i na początku stycznia 2014 kardynałowie potwierdzili decyzję teologów i ogłoszono, Ojciec Święty polecił ogłosić dekret o heroiczności cnót, który został ogłoszony 27 stycznia 2014 roku. I wtedy zaczęliśmy z lekarzami pracować nad opracowaniem pozycji o cudzie. I to znowu potrwało,
ale no nie tak długo. Także w tym roku 2015 w marcu lekarze, 7 specjalistów dało opinię pozytywną, to znaczy wszyscy jednogłośnie uznali, że fakt uzdrowienia tej dziewczyny jest niewytłumaczalny medycznie. Wobec tego wy dalej róbcie, co uważacie, mówią do teologów. I to było w marcu. W czerwcu kongres teologiczny, biorąc pod uwagę te opinie lekarzy i całą właśnie przebieg tego uzdrowienia, co jest tutaj w tej książce, uznał to za cud, kongres teologów, z tym, że to uznanie też jednogłośne przez wszystkich, trzeba było trochę wyjaśnić, więc wyjaśniłem, tu są wota teologów i pewne moje wyjaśnienia, uznali wszyscy, że to, powiedzmy, należy uznać to jako cud. I to było w czerwcu, no i wobec tego to ostatnie potwierdzenie tych decyzji powinno przyjść od kardynałów i biskupów, którzy przynależą do kongregacji spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Ale biorąc pod uwagę, że były wakacje, że jest też kolejka i do każdego gremium, i do teologów, i do kardynałów, ale tak kierując się jakąś życzliwością i to, żeśmy długo czekali, wyznaczono to spotkanie, kongregację zwyczajną biskupów, kardynałów i biskupów należących do kongregacji spraw beatyfikacyjnych na 12 stycznia 2016, a więc już w ciągu za miesiąc odbędzie się ta kongregacja, ta debata, i mamy nadzieję, że skoro dali lekarze pozytywne i skoro dali teologowie pozytywną ocenę cudu, że to samo uczynią kardynałowie, i w tym przypadku jeszcze w styczniu spodziewam się dekretu na polecenie Ojca Świętego o cudzie i można przystąpić do wybrania daty beatyfikacji i mamy nadzieję, że beatyfikacja odbędzie się właśnie w roku 2016. Mam nadzieję, że gdzieś w połowie roku, albo jeszcze w czerwcu, albo raczej gdzieś we wrześniu, i to odbędzie się na Sardynii, dlatego że tam jest bardzo dużo ludzi, którzy się interesują, i wtedy możemy tam się spodziewać, że przyjdzie nam na beatyfikację, powiedzmy, 50, 80 czy tysięcy ludzi, a tutaj w Rzymie byłoby, prawda, trudno, żebyśmy jakąś większą ilość osób zebrali. Ksiądz arcybiskup Sassari bardzo się interesuje, czeka teraz właśnie na informacje ode mnie, jestem w kontakcie i zaraz jak tylko się odbędzie ta kongregacja kardynałów i biskupów, udam się do niego, ażeby ustalić dalsze kroki. I to byłoby mniej więcej tyle.